ocieplili, tak? Ocieplili, no, ale to moje gratulacje zrobili. No. Takiego sąsiada mieć to super. W czasie kampanii wyborczej rzadko jest okazja na taki spokojny obiad, a szczególnie domowy. Więc po pierwsze spokojny, po drugie domowy, a po trzecie przepyszny, naprawdę przepyszny. Chciałem w tej kampanii też porozmawiać o naszych seniorach, o osobach, które tak dużo się o nich mówi, a tak mało się dla nich robi. Mówimy najczęściej o emeryturach, to bardzo ważne, żeby te emerytury były godne. Jak słyszeliście tutaj, kiedy rozmawialiśmy, to pierwsze zdanie, które padło, że to jest taki skromny domek na skromną pensję emeryta. Ale też myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy pomyśleli o takich innych rozwiązaniach, które my chcemy przeprowadzić w Sejmie. Jest to ustawa o tak zwanej karcie seniora, tak żeby właśnie dla osób, które są dzisiaj już, mają więcej czasu, są wolne, ale też aktywne, jak słyszeliśmy, aby można było spowodować, że wszystkie instytucje dziedzictwa narodowego, na przykład muzeum czy teatr, były dla nich dostępne, że przynajmniej raz w miesiącu mogli swobodnie, bez żadnych opłat odwiedzić właśnie teatr, obejrzeć dobrą sztukę, być może do opery, być może właśnie do muzeum, bo warto naprawdę docenić tych ludzi, bo oni pracowali, bez względu jaki był ustrój, to jest ich ojczyzna, to jest ich Polska i warto teraz o nich zadbać. To naprawdę niewiele kosztuje, a może przynieść naprawdę dużo przyjemności i dużo takiej życzliwości ze strony młodego pokolenia, czyli naszego.